Witajcie ciekawcy! Nie cichnie sprawa kurateli Britney Spears. Jednak w końcu po kilkunastu latach od czasu, gdy gwiazda została pozbawiona niemal wszystkich praw do decydowania o sobie i swoim majątku, sprawy zaczęły toczyć się inaczej. Dziś Brit walczy o wolność i pomoże jej w tym najlepszy prawnik w Hollywood. Księżniczka popu coraz śmielej zabiera głos w mediach społecznościowych. Niedawno dość agresywnie uderzyła w swoich bliskich, a szczególnie w swoją młodszą siostrę. Choć wydawało się, że mają one dobry kontakt i starsza Spears może liczyć na Jamie Lynn, ze słów Brit wynika, że wcale tak nie jest. Co wyznała piosenkarka i o co ma do siostry pretensje? Czy Jamie Lynn udawała swoje wsparcie dla Brit tylko wtedy, gdy kamery były włączone? Jak wyglądają jej własne sprawy zawodowe? Podczas gdy jedni twierdzą, że zawsze była zazdrosna o karierę Brit i chciała być na jej miejscu, inni twierdzą, że ona też może być ofiarą machiny, jaka została napędzona przez nazwisko Spears. Jak wyglądają więc siostrzane sprawy i jak wyglądało życie Jamie Lynn w cieniu wielkiej Britney? Zostańcie z nami do samego końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco z naszymi nowymi odcinkami. Jamie Lynn Spears jest o 10 lat młodsza od swojej słynnej siostry. To aktorka niezawodowa, piosenkarka i celebrytka, która ma grono swoich sympatyków i własne sukcesy, choć nie tak spektakularne, aby usłyszał o niej świat. O tym zresztą za chwilę powiemy więcej. Warto jednak zauważyć, że miliony fanów Britney, a nawet ci zupełnie postronni ludzie, od lat są zdania, że Jamie Lynn nie udałoby się zaistnieć, gdyby nie jej siostra, nazywana księżniczką popu. Ale po kolei. Britney, która urodziła się 2 grudnia 1981 roku w stanie Mississippi, okazała się być ponadprzeciętnie uzdolnionym złotym dzieckiem. Została postawiona na scenę już jako mała dziewczynka. I choć od kilkunastu lat zmaga się z problemami, przede wszystkim nałożoną na nią kuratelą, przez co zresztą jej sprawy zawodowe bardzo ucierpiały, a później zawisły w martwym punkcie, niezmiennie uznawana jest za ikonę popkultury schyłku XX wieku. Jest też uważana za jedną z najważniejszych osób, które zdefiniowały pokolenie milenialsów. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć Wam o wszystkim, bo w dzisiejszym odcinku zamierzamy skupić się na Jamie Lynn, jej własnych osiągnięciach oraz siostrzanych relacjach, jednak warto wspomnieć chociaż kilka ważnych faktów. Po wydaniu pierwszych dwóch albumów studyjnych Britney, Baby One More Time w 1999 roku i Oops I Did It Again w 2000, jej gwiazda rozbłysła na ogromną skalę, a młodziutka artystka stała się prawdziwym fenomenem i zaczęła bić wszelkie rekordy. Między innymi została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako nastoletni artysta z największą liczbą sprzedanych albumów i singli w historii. W ciągu swojej działalności artystycznej została nagrodzona trudną do zliczenia ilość razy. Szacuje się, że Brit ma na swoim koncie ponad 700 nominacji do różnych nagród, z czego ponad 370 statuetek trafiło w jej ręce. I pomimo faktu, że 39-letnia dziś Britney od kilku lat nie nagrała żadnej nowej muzyki, nieustannie jest zaliczana do ścisłego grona jednej z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych na całym świecie. Więcej już chyba mówić nie musimy, prawda? Warto tylko dodać, że powtarzające się komentarze pod jej występami dostępnymi w sieci głoszą, cytujemy: nowe pokolenia nigdy nie zrozumieją, jak wielka była Britney Spears dla osób urodzonych pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Dziś chyba każdy wie, a przynajmniej słyszał, że Britney to gwiazda, która przeżyła załamanie nerwowe, w wyniku którego jej synowie zamieszkali z tatą i jednocześnie byłym mężem piosenkarki, a na nią samą została nałożona ojcowska kuratela. Rozwiązanie, które wówczas miało być chwilowe i być w interesie artystki, stało się kilkunastoletnim pozbawieniem dorosłej Britney niemal wszystkich praw do decydowania o sobie i własnym potężnym majątku. Przez lata fani uważali, że w życiu Spears, którym rządzi jej ojciec i zatrudnione przez niego osoby, dzieje się źle, a ich przekonania zaczęły rosnąć w siłę do tego stopnia, że powstał głośny ruch Free Britney, który później poparły inne słynne gwiazdy. Ale o całej sytuacji z przeszłości czy zasadach kurateli nie chcemy się powtarzać, ponieważ ten temat podejmowaliśmy już niejednokrotnie. Jeśli więc chcielibyście nadrobić jakieś zaległości i dowiedzieć się więcej, polecamy Wam naszą playlistę poświęconą, do której karta właśnie wyświetla się Wam na ekranie. Wielu przez długi czas zastanawiało się głośno, gdzie w tym wszystkim są inni bliscy gwiazdy, szczególnie matka, Lynn Spears, i właśnie młodsza siostra, Jamie Lynn, którą w czasach świetności Britney często można było zobaczyć u jej boku. Gdy życie Brit zaczęło się walić, a później została nałożona na nią kuratela, Jamie miała około 16 lat, w dodatku została nastoletnią matką. Jak nie trudno raczej zrozumieć, nie miała wtedy sposobności do tego, by pomóc siostrze. Warto jednak zaznaczyć, że już dawno przestała być nastolatką. Dziś to dorosła, 30-letnia kobieta z własnymi zobowiązaniami i rodziną. Jednak przez kilkanaście lat raczej mocno stroniła od publicznego wypowiadania się na temat życia prywatnego Britney i sytuacji, w jakiej się znalazła. Jednak zdarzały się wyjątki. Wydawało się, że pomimo ogólnie trudnej sytuacji, relacje sióstr są dobre, a nawet w ostatnich latach to młodsza opiekuje się tą starszą. We wrześniu tamtego roku mówiło się, że Jamie została wyznaczona na powiernika spraw finansowych Spears. Zgodnie z dokumentami uzyskanymi przez Entertainment Tonight, siostra gwiazdy miała być odpowiedzialna za przekazanie jej majątku do funduszu powierniczego, który przyniesie korzyści dzieciom Britney w przypadku śmierci piosenkarki.
W dokumentach ujawniono również, że została powołana do swojej roli jeszcze w 2018 roku i wyznaczona do tego przez ich ojca i byłego współopiekuna Andrew Walletta. W czasie, gdy było o tym głośno, mówiliśmy Wam, że Jamie zwróciła się również do sądu o upoważnienie do pełnienia funkcji doradcy i utworzenie zablokowanego konta, na którym będą przechowywane aktywa Britney. W przypadku śmierci piosenkarki, Jamie Lynn miałaby otrzymać do nich dostęp i zadbać o to, by wszystko, co tyczy się pieniędzy Britney, trafiło do jej dwóch synów, dziś jeszcze małoletnich, Shauna i Jaydena. Wówczas wiele osób zastanawiało się, czy taki obrót sprawy to dobra rzecz dla piosenkarki. Wydawało się jednak, że siostry łączy dobra relacja, więc sporo ludzi poczuło, że w złej od lat sytuacji Brit coś zaczyna zmieniać się na lepsze. Oczywiście byli tacy, którzy uważali, że młodsza siostra czerpie korzyści finansowe z sytuacji, w jakiej znalazła się starsza Spears. W jednym z udzielonych w tamtym roku wywiadów Jamie wyznała, że Britney spędziła z nią część kwarantanny i dodała, że mają siebie nawzajem. Młodsza o prawie 10 lat Jamie Lynn podkreśliła, że mogą na sobie polegać, a ten fakt sprawia, że obie naprawdę mają szczęście. Jednak jak się niedawno okazało, w oczach Britney sytuacja najwidoczniej wygląda inaczej i gwiazda nie uważa działań oraz słów swojej siostry za szczere. Piosenkarka takich hitów jak Toxic, Womanizer czy Gimme More w ostatnich miesiącach bardzo zaciekle walczy o wolność i niezależność. W końcu udało jej się przerwać milczenie i wywalczyć publiczne zeznania w sądzie, które miesiąc temu wstrząsnęły branżą rozrywkową i milionami ludzi na całym świecie. Z ust Brit padło wiele szokujących słów. Wyjawiła m.in., że przez te wszystkie lata była zmuszana do zażywania środków, które zniszczyły jej zdrowie. Zarzuciła swojemu ojcu, że znęca się nad nią psychicznie, a przez decydowanie o wszystkich aspektach jej życia, w tym sprawach intymnych, zabrania jej się m.in. założenia rodziny. Dodała również, że kuratela nosi znamiona przemocy oraz gdy mówiła o eksploatowaniu jej osoby i czerpaniu zysków przez tych, którzy mają nad nią kontrolę, przyrównała swoją sytuację do niewolnictwa. Przed sądem zaznaczyła również, że nikt z jej bliskich jej nie pomógł i chce odzyskać prawo do decydowania o swoim majątku, by pozwać swoją rodzinę, aby zapłacili za wyrządzone jej krzywdy. O tym jednak możecie usłyszeć w innym naszym odcinku zatytułowanym Britney Spears, kuratela bardziej przerażająca niż ktokolwiek myślał. Po tych zeznaniach sprawy Brit nareszcie zaczęły się zmieniać. Kilka osób na pewnych stanowiskach zrezygnowało ze swojej posady, w tym zatrudniony i narzucony jej odgórnie prawnik. Co ciekawe, jej matka po raz pierwszy zabrała głos i zaapelowała do sądu, by pozwolił jej córce samodzielnie wybrać swojego pełnomocnika. Ostatecznie sąd przychylił się do prośby piosenkarki. I tak po 13 latach gwiazda dostała w tej kwestii wolną rękę. Jak się okazało, poradziła sobie doskonale i wybrała najlepszego prawnika w Hollywood, który był adwokatem m.in. Shauna Penna i Bena Afflecka. I choć walka trwa, nadzieje na uwolnienie Brit spod kurateli jeszcze nigdy nie były tak duże. 39-latka przerwała również milczenie w swoich mediach społecznościowych i w ostatnim czasie uderzyła m.in. w Jamie Lynn. Przykładowo wyznała, że bardzo nie podobało jej się to, że jej młodsza siostra śpiewała jej piosenki. Jest tego znacznie więcej i już Wam o tym mówimy. Jak nie trudno się domyślić, młodsza siostra Spears zawsze żyła w cieniu słynnej Britney. Gdy w kwietniu 1991 roku przyszła na świat, Brit była już dziecięcą gwiazdą. Księżniczka popu, mając 3 lata, zaczęła uczęszczać na lekcje tańca, uprawiała także gimnastykę artystyczną i chodziła na lekcje śpiewu. Już w czasach przedszkolnych była laureatką wielu konkursów o szczeblu państwowym na zawodach tanecznych i pokazach talentów. W wieku 8 lat zaczęła profesjonalnie rozwijać karierę, pojawiać się na różnych scenach, również przed kamerami w telewizji. Niedługo później została obsadzona w klubie Myszki Miki obok m.in. Christiny Aguilery, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga. A już kilka lat później z rozmachem podbiła międzynarodową scenę muzyczną. Gdy to się stało, Jamie Lynn nie miała nawet 10 lat. Stała się młodszą siostrą wielkiej Britney, którą zachwycał się świat. Nie znając innego życia i zapewne popchnięta w stronę medialnego świata przez rodziców, sama również zaczęła działać w branży rozrywkowej. W wieku około 10 lat zadebiutowała w programie All That. Zagrała też małą rolę u boku Britney w Crossroads – Dogonić marzenia. Wystąpiła w paru reklamach, pojawiła się w kilku produkcjach, w tym trafiła do niej główna rola w młodzieżowym serialu Zoe 101, a za swoje poczynania aktorskie dostała nawet kilka nagród. Jamie Lynn była przedmiotem znacznej uwagi mediów i kontrowersji w 2007 roku, kiedy ogłosiła, że jest w ciąży. Miała wówczas 16 lat. W 2008 roku urodziła córkę, Maddie Brianne Aldrich, i jako młoda mama na kilka lat przerwała swoją karierę. Powróciła w 2013 roku, a wtedy oprócz powrotu do aktorstwa weszła również na muzyczną drogę i wydała debiutancki utrzymany w stylu country singiel How Could I Want More. Pojawił się również pierwszy album muzyczny i kilka piosenek, jednak nigdy nie udało jej się przebić do mainstreamu, a już na pewno nawet w najmniejszym stopniu dogonić osiągnięć siostry. W marcu 2014 roku Jamie Lynn wyszła za mąż za Jamie'ego Watsona, a w 2018 po raz drugi została mamą, również dziewczynki, gdy na świecie pojawiła się Ivy Joan Watson. 30-latka radzi sobie zawodowo na tyle dobrze, że może pozwolić sobie na wygodne życie. Obecnie gra w serialu Netflixa Słodkie Magnolie. Dzięki pracy aktorki, piosenkarki i celebrytki zgromadziła majątek wynoszący około 6 milionów dolarów.
Podczas gdy jej siostrę, pomimo zawieszonej kariery na instagramowym koncie obserwuje ponad 32 miliony osób, Jamie Lynn udało się zdobyć nieco ponad 2 miliony stałych widzów. Jak zapewne zauważył też każdy fan Brit, młodsza Spears w ostatnich latach wielokrotnie podejmowała się śpiewania hitów swojej siostry. Robiła to podczas własnych występów, ale również pokusiła się o to kilka lat temu na publicznym wydarzeniu muzycznym będącym rozdaniem nagród. W formie niespodzianki pojawiła się na scenie, podczas gdy Brit siedziała na widowni. Jamie Lynn wygłosiła wówczas krótkie przemówienie, mówiąc m.in. o tym, że kocha swoją siostrę, że jest ona jej przyjaciółką i bohaterką. Jak się jednak okazuje, walcząca o wolność Britney właściwie nie ma żadnych sojuszników wśród członków swojej rodziny. Jedyną bliską osobą, która ją wspiera, jest jej chłopak Sam Asghari. I w jej odczuciu wcale nie może liczyć na pomoc siostry. Po zeznaniach sądowych gwiazdy Jamie Lynn została masowo zaatakowana przez internautów, którzy zarzucili jej brak pomocy siostrze i bierność wobec tego, co spotyka Brit, oraz m.in. to, że czerpie ona z tej sytuacji korzyści finansowe. 30-latka zabrała wtedy głos i zaczęła tłumaczyć, dlaczego tak długo milczała. Wyjawiła, że nie odzywała się wcześniej, bo czuła, że byłoby to niewłaściwe, dopóki jej siostra pierwsza nie odważy się mówić w swoim imieniu. W długim przemówieniu dodała, że jest z niej dumna i zawsze będzie ją wspierać. Powiedziała też, że dokonała bardzo świadomego wyboru, aby uczestniczyć w jej życiu jedynie jako siostra, ciocia i synków. Podkreśliła, że troszczy się o jej szczęście i zapewniła, że wspierała ją na długo przed tym, jak powstał hashtag Free Britney. A jeśli chodzi o pieniądze, to zdaniem Jamie Lynn Spears zarabia na swoje rachunki sama, odkąd ukończyła 10 lat. Jakiś czas później na Instagramie pojawił się wpis wyraźnie oburzony Britney, a jego część brzmiała, cytujemy: "Nie ma nic gorszego niż to, gdy najbliżsi ci ludzie, którzy nigdy się u ciebie nie pojawili, publikują informacje na temat twojej sytuacji, niezależnie od tego, jaka ona jest, i mówią o wsparciu. Nie ma nic gorszego od tego, jak ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, śmią cokolwiek teraz mówić. Gdzie byliście, kiedy trzeba było mi podać pomocną dłoń? Jak śmiesz mówić publicznie, że teraz ci zależy? Czy wyciągnęłaś rękę, kiedy tonęłam? Nie." Wprawdzie ten wpis był ogólny i nie można przypisać go w 100% Jamie Lynn, jednak w dalszych słowach Brit uderza w jej kierunku personalnie. Zapowiedziała, że dopóki będzie pod kuratelą ojca, nie zamierza występować na scenie, a jej fani muszą zadowolić się amatorskimi występami z salonu. I dodała również, cytujemy: "Nie zamierzam znowu nakładać mocnego makijażu i występować na scenie, dopóki nie będę mogła sama decydować o swojej muzyce i remiksach. Nie podoba mi się, że moja siostra pojawiła się na rozdaniu nagród i wykonała remiksy do moich utworów." Po wpisie Brit miliony ludzi ruszyło, aby ponownie zobaczyć nagranie występu Jamie Lynn. Zaczęli zwracać uwagę, że uśmiech udającej zadowolenie Spears był sztuczny, a gdy się nie uśmiechała, widać było, że to, co się działo, wcale jej się nie podobało. Fani wyłapali również, że wchodząc na scenę, najpierw przytuliła kilka innych osób, a na końcu podeszła do siostry i tylko lekko ją dotknęła i musnęła jej policzek. W kierunku Jamie Lynn ruszyła fala negatywnych komentarzy. Mnóstwo osób zaczęło twierdzić, że zawsze zazdrościła kariery Britney i chciała być taka jak ona. Wśród wielu myśli internautów pojawiły się opinie o fałszywym wspieraniu Britney przez młodszą siostrę tylko przed kamerami pod publikę. Wydaje się więc, że miliony fanów księżniczki popu odwróciło się od Jamie Lynn. Co ciekawe, spięcie między siostrami można było zauważyć w kolejnym, niedawnym wpisie Britney. Gdy Jamie Lynn w lipcową niedzielę opublikowała selfie na swoim profilu, które podpisała słowami: "Niech pokój pański będzie z tobą i twoim duchem", Britney, wyraźnie wbijając szpilę w siostrę, nagrała prześmiewcze wideo, tańcząc w rytm piosenki Bad Guy, które podpisała dość wymownie: "Niech pan otoczy dziś twoją wredną radością". I choć po kilku godzinach obie zmieniły opisy pod wpisami, jednak internauci zdążyli zrobić screeny, które szybko rozeszły się po sieci. Jak można zauważyć, relacje między siostrami nie są tak dobre, jak wcześniej można było myśleć, i z zachowania Britney wynika, że wcale nie otrzymała od siostry tak szczerego wsparcia, o jakim Jamie Lynn zapewniała. Ale powiedzcie ciekawcy, śledzicie sytuację Britney Spears? Myślicie, że Jamie Lynn zawsze była zazdrosna o karierę swojej siostry? Czy wierzycie jej słowom, według których zależy jej na szczęściu Britney? A może uważacie, że ona w tej historii również została wciągnięta w świat show biznesu z przypiętą na starcie łatką młodszej siostry słynnej Britney i też jest poniekąd ofiarą? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie również o polubieniu tego odcinka i o subie. A słyszymy się w nowym epizodzie już jutro. Cześć!